Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kanału Na Zdrowie. Dzisiaj chciałabym krótko opowiedzieć o olejkach eterycznych. Nie dlatego, że mocno na rynku widać renesans aromaterapii, bo aromaterapię stosowano już około 7000 lat przed naszą erą. Chcę powiedzieć o olejkach dlatego, że po 2 latach stosowania widzę fizyczne rezultaty u nas w domu. Aromaterapia, czyli terapia zapachami, olejki eteryczne, czyli substancje izolowane z roślin za pomocą destylacji, ekstrakcji, tłoczenia, żeby one terapeutycznie mogły dostać się przez miliony receptorów podczas wąchania do układu limbicznego, żeby mogły zadziałać na nasz ośrodkowy układ nerwowy, czy to dostać się do naszego krwioobiegu przez skórę, przez masaż czy przez kąpiel, czy też dostać się do układu pokarmowego przez zażywanie doustne, żeby one mogły terapeutycznie zadziałać, muszą być dobrej jakości. I tu pojawia się pierwszy dla nas, laików, problem. Jakie olejki wybrać? Okazuje się, że na rynku jest dosłownie kilka firm, które produkują dobrej jakości, 100% olejki. Bo musicie wiedzieć jedną rzecz, że jeżeli w aptece zielarskiej macie olejek, na przykład cytrynowy, który kosztuje 15 czy nawet 30 zł, to nie będzie olejek dobrej jakości. Pomyślcie sobie o takiej rzeczy. Cytryna musi urosnąć, musi zostać zebrana, musi zostać wytłoczona, znaczy te ekstrakty z cytryny, potocznie mówiąc, muszą zostać wytłoczone, musi zostać zabutelkowana i sprzedana. Jeżeli na 15 ml olejku cytrynowego potrzeba jest od 50 do 75 cytryn, to jakim cudem ona może kosztować, znaczy olejek eteryczny czy ta buteleczka może kosztować 15 czy 20 zł? To jest niemożliwe. Szukajcie firm, które mają doświadczenie, które mają dobrą kontrolę jakości, które zwracają uwagę na pochodzenie roślin, które mają odpowiednie certyfikaty. Ja przeszłam już to wszystko i korzystam, to też może Wam coś pomoże, ja korzystam z firmy Nature Sunshine. Oni mają naprawdę bardzo rozbudowany system kontroli jakości, więc ja tutaj nawet wahadełkiem sobie wywahałam, że te olejki są dobre i stosuję je i widzę rezultaty. Także kupując olejek, nie patrzcie na to, żeby był tani, bo tam znajdziecie pewnie kilka dosłownie kropli, może 2-3% prawdziwego ekstraktu czy prawdziwego olejku eterycznego, a reszta to będą wypełniacze. Taka buteleczka 15 ml wystarczy Wam na bardzo długo. Także nawet jeżeli będziecie musieli wydać 70, 80 czy 100 zł, to Wam się to zwróci, bo ten olejek zadziała faktycznie tak, jak ma zadziałać. Ja dzisiaj chciałabym się skupić na takim moim must have. Uważam, że dobrze jest zacząć od 3 olejków podstawowych, od lawendy, od olejku miętowego i od olejku z drzewa herbacianego. Ja zaczęłam od tego ostatniego i tak jak powiedziałam, 2 lata go stosujemy w domu. I dlaczego chcę Wam polecić ten olejek? Ponieważ ma działanie antyseptyczne. Antyseptyczne, czyli dosłownie przeciwgnilne, czyli będzie pomagał przy gojeniu ran. Ma działanie antygrzybiczne, przeciwwirusowe, antybakteryjne. Czego chcieć więcej? Jeżeli by... Tu praktycznie mogłabym skończyć, tak? No bo wszystkie te rzeczy możecie z tym olejkiem wspomóc, jak gdyby. Możecie wspomóc swój organizm. Zaczynając od samej góry. Włosy. Można używać tego olejku, dodając go do szamponu, do odżywki, wcierając go w głowę razem z jakimś dobrym olejem czy oliwą. Albo, tak jak ja stosuję, mam po prostu taki dozownik, w środku woda z kilkoma kropelkami olejku z drzewa herbacianego i spsikuję sobie i włosy taką mgiełką i też od razu przy okazji skórę twarzy. Możemy go stosować, jeżeli mamy problemy z uszami. Czasami się pojawia jakieś zapalenie ucha czy boli ucho, nie wiemy dokładnie co to jest. Możemy spokojnie z odrobiną oliwy, z oliwek zmieszać olejek herbaciany i włożyć go do ucha. Świetnie sprawdzi się na opryszce, o czym był ostatni film. Tydzień temu nagrywałam film, gdzie moja opryszczka dopiero rosła, a teraz widzicie, praktycznie już jej nie widać. Codziennie smarowałam oliwą z oliwek. Zresztą ja mam to cały czas w łazience przygotowane. Oliwa z oliwek razem z tym olejkiem herbacianym. Mam to po prostu codziennie, żebym nie musiała za każdym razem mieszać. Opryszczka. Można też, jeżeli chodzi o dziąsło, o jamę ustną, stosować ten olejek. Pomaga przy parodontozie, przy zapaleniu dziąseł. Możemy go stosować na pleśniawki u dzieci i też na ciemiążko, tak, jeżeli są malutkie dzieci. Przy trądziku, rewelacyjnie. I to jest potwierdzone badaniami, to nie są jakieś tam czary-mary, to są faktycznie przeprowadzane badania, które pokazują, na co ten olejek może być stosowany i na co pomaga. Czyli bardzo dobrze radzi sobie przy trądziku. I tu znowu możemy albo przymywać skórę tym olejkiem na bazie, znaczy olejkiem zmieszanym z bazą, czyli z jakimś kremem specjalnym lub z oliwą, czy z oliwek, czy olejem na przykład kokosowym możemy to zmieszać i wtedy stosować na skórę. Możemy też, jeżeli mamy jakieś poważniejsze zmiany, możemy nawet bezpośrednio olejkiem na te zmiany ten olejek dokładać. Jeżeli chodzi o generalnie o skórę, to wszystkie zmiany atopowe skóry możemy też tym olejkiem zaleczać. Ja miałam, niestety nie mam zdjęć, miałam u syna problem, wysypało go z jednego boku pod pachą, miał mnóstwo takich maleńkich chrosteczek i przemywanie srebrem nie za bardzo pomagało, picie chlorofilu, przemywanie chlorofilem nie do końca dawało radę i znajoma poleciła mi, żeby właśnie wziąć olej z oliwy, zmieszać drzewo herbaciane, znaczy olejek z drzewa herbacianego i słuchajcie, wierzcie mi lub nie, po 2 dniach ja to zredukowałam do, nie wiem, zostało może 20–30% tej wysypki, a po 5 dniach nie było śladu. Tak samo zaleczyłam synowi taką jakby, to się chyba nazywa brodawka, czy to wyglądało jak odcisk z takim czarnym punkcikiem na stopie. To akurat mam zdjęcie i Wam pokażę, w jakim tempie my żeśmy to usunęli. Smarując codziennie też oliwą z oliwek zmieszaną z olejkiem z drzewa herbacianego. Czyli na zewnątrz tak naprawdę możemy stosować do wszystkiego ten olejek. I nic nam się nie stanie. On lepiej zadziała na przykład na pryszcze niż jakieś tam maści z cynkiem, czy nie daj Boże maść ze sterydami. Jeżeli chodzi o stosowanie wewnątrz, to u mnie sprawdził się w 200% przy odmie. Miałam odmę opłucną i zamiast pójść do chirurga, żeby mi to załatwił, postanowiłam sama spróbować swoich sił i przy odpowiednim oddychaniu, przy ćwiczeniach oddechowych i przy inhalacji tym olejkiem po tygodniu nie było śladu po odmie. I tak samo każda infekcja górnych dróg oddechowych, jeżeli się w ogóle pojawia u nas w domu, to wystarczy, u moich opornych dzieci niestety na inhalację, wystarczą 2–3 inhalacje po 5 minut tym olejkiem, to wtedy bezpośrednio do inhalatora wrzucamy dla dzieci koło 5–6 kropli i inhalacje 5-minutowe wystarczały, żeby udrożnić i też zadziałać na grzyby, które bardzo często wywołują te infekcje. Potwierdzone badaniami jest też zastosowanie tego olejku przy łojotokowym zapaleniu skóry, przy zwalczaniu hemoroidów, przy nadmiernym owłosieniu. Także po pierwsze to jest bezpieczne, nic nam się nie stanie, nie jesteśmy w stanie go przedawkować, to jest czysta natura zamknięta w buteleczce, a po drugie ja z ręką na sercu Wam mówię, że to działa. Dlatego uważam, że nawet jeżeli jesteśmy zmuszeni wydać jakąś większą niż oczekujemy sumę pieniędzy na taką buteleczkę, to warto, bo po pierwsze nie dajemy naszemu organizmowi żadnych toksyn, co dzieje się w przypadku stosowania jakichś maści ze sterydami, z antybiotykami, czy maści mniej wiadomego pochodzenia, czy składu. Nie dajemy nic organizmowi złego, a wręcz przeciwnie, świetnie działa natura zamknięta w butelce. Już się teraz powtarzam, ale ja Wam to bardzo polecam. I na tym kończę temat olejku drzewa herbacianego, ale jeżeli chodzi o olejki, na pewno temat na naszym kanale wróci. Ja jeżeli znajdę odpowiednią osobę, z którą szerzej będę mogła o olejkach porozmawiać, to na pewno ją tutaj zobaczycie. A ja myślę, że w kolejnym filmie pokuszę się o zrecenzowanie, czy o opowiedzenie o olejku miętowym, który uwielbia na przykład mój syn. Na ten moment bardzo Wam dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny film.